Przywitajcie go bardzo serdecznie, przed wami Rafał Szumowski! Dobry wieczór ciście! Siemano. Słuchajcie, na początek przygotujcie się. Moje żarty są specyficzne i ja czasami muszę je mówić dwa razy. Ja dużo czytałem w trakcie pandemii. Słuchajcie, przeczytałem, że jak są bliźniaki jednojajowe, tak jak ci bardzo utalentowani aktorzy, bracia Mroczek, to hipotetycznie, ja pilnuję granicy wolności słowa, jakby jeden z nich miał dziecko z żoną drugiego, to testem genetycznym nie da się odkryć, czy to dziecko pochodzi ze zdrady. Trochę się boję, ale ja tylko zadaję pytanie. Możliwe jest, że ojcem Marty jest Jarosław. Możliwe, że żona jednego z braci Golec widziała Bolca drugiego Golca. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak ja się cieszę, że mogę tutaj być, bo mogłem uciec z domu, bo ja mam dwójkę dzieci, dwie córki, Helenka i Wanda, nie bliźniaczki. I to jest bardzo trudna sprawa, wychowywanie dzieci i nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Wiecie, ja mam taką koleżankę, taka warszawska korposzczurzyca, co to śpi w wyprasowanym żakiecie, żeby być gotowa do pracowania od poranka. Ale dziewczyna ma swoje wartości. Pieniądze, pieniądze, jarmuż. I ona mi powiedziała, że ona wie, jak to jest mieć dziecko, bo ona ma kota. No tak, to jest to samo, jak ci mruczek wypadnie przez okno na 8 piętrze, to też przyjeżdża prokurator. Natomiast są podobieństwa i dzieci, i koty żygają i to zawsze na dywan. I w ogóle mnie nie słuchają. Ja mogę moje dzieci kilkadziesiąt razy wołać, więcej niż Obajtek ma nieruchomości. Helenko! Helenko! Helena, chodź do mnie! Helenko, ja cię wołam! Helenko! Helenko, to mieszkanie ma 50 metrów kwadratowych, chodź do mnie! Heleno! Helenka! Heleneczko! Helenko, ja się zdenerwuję zaraz! Helenko, chodź! Słuchajcie, ja we własnym domu się czuję jak taka słaba gwiazda kina niemego. I zacząłem czytać, czemu tak jest. Okazuje się, że tak umysł dzieci jest skonstruowany. Moje córki słyszą mój głos, tylko ich umysł podejmuje decyzję. O, stary coś pierdoli. Kontynuować zabawę. To jest bardzo trudna sprawa, wychowywanie dzieci. Ja ostatnio znalazłem przedszkole, gdzie można zostawić dziecko za 100 zł za dobę i moja pierwsza myśl to było 36,5 tysiąca złotych rocznie. To wcale nie są takie duże pieniądze. Ale staram się, walczę, wiecie, czytam im książeczki patriotyczne, czytam im bajki. Przez to ich ulubiony bohater to jest Kopciuszko. Uczę je, że kotek mówi miau, świnia mówi chrum chrum, pies mówi masz prawo zachować milczenie. Tylko wiecie co, moje córki, one kwestionują moją seksualność. Wanda ostatnio mnie pyta, tata ile to jest 100 dodać 100? 200. Masz chłopaka w mieście? Tata, powiedz słońce, słońce. Masz cycki gorące. Tata, ile to jest 200 dodać 200? Wypierdalać spać, dziewczynki. Nie wiem, czy wiecie, jak się jedzie samochodem, to najbezpieczniejsze miejsce to jest to za kierowcą. I w zależności od tego, która mnie bardziej wkurwi, to ja zamieniam. Nie, Wandziu, zdenerwowałaś mnie. Przesiądź się z Helenką. Muszę chodzić do przedszkola na takie imprezy, jak jesteśmy zapraszani. Ja nie bardzo przepadam za tym. Znaczy, lubię przyjść zawsze wcześniej na te przedstawienia, bo z ciekawością zawsze patrzę, jak te grube dubska babć się mieszczą na tych małych przedszkolnych krzesełkach. Tylko wiecie co, te gnojki występują, my oszukujemy dzieci. Oszukujemy tymi reakcjami. One nieadekwatnie prezentują to do tego, jakie reakcje mają w ogóle. Ja mam ochotę wstać i powiedzieć, kurwa, Wandziu, tończ równo za Dasiem. Nauczcie się gnojki tekstu, zanim wyjdziecie przed ludzi. Ale ja wiem, co ona usłyszy. O, stary coś pierdoli. Kontynuować zabawę. I największą radość z wychowywania dzieci to ja mam, kiedy moim znajomym rodzą się dzieci, ja się mogę na nich trochę powyżywać. I to się zawsze tak samo zaczyna. Post na Facebooku. Witamy na świecie Tadeusza, 3,5 kilograma. Szczęśliwi rodzice. Moim zdaniem słowo szczęśliwi rodzice nigdy nie powinny występować w tym samym zdaniu. I szczęśliwy ojciec Tadeusza dzwoni do mnie 3 miesiące później. Kurwa!
Jak ja bym wiedział, że tak to będzie wyglądało, ja bym ruchał w kondomie. Ja od 3 miesięcy nie spałem. A ja wtedy mówię, a nie, to nasze spały całą noc. Jak o 8 położyliśmy, to o 8 się budziły. Choruje ci? Nie, nam to w ogóle nie chorowało. Nie. Nawet nie pamiętam, czy szczepiliśmy. Auto musiałem przez te gnojki zmienić, sprzedać. Wiecie, mój pierwszy ukochany samochód, włoski, czerwony, Fiat Seicento. Wspaniały samochód. Mogłem go jednocześnie prowadzić i grzebać w bagażniku. Tylko wiecie, no w pewnym momencie trzeba było podjąć decyzję, czy do środka wchodzi dziecko, czy wózek. A Seicento brakowało przyspieszenia, wyglądu, godności. I teraz kupiłem nowy samochód, który w końcu wyraża mnie jako mężczyznę. Po tych wszystkich kompleksach związanych z Seicento. Jeżdżę Dacią. Dusterem w dieslu. Blachary, jesteście tam, zróbcie hałas, tak! Wiecie, co znaczy Dacia po rumuńsku? Rydwan prestiżu. Wspaniały samochód Dacia. Jest więcej w nim plastiku taniego niż w bazylice w Licheniu. Zamiast foteli ma krzesła. Ale Dacia jest ogromna w porównaniu z Seicento. Jak ja pierwszy raz wsiadłem, wiecie, spojrzałem w to wsteczne lusterko, to dokładnie 3 sekundy leciało światło od lusterka do tylnej szyby. Bagażnik w Dacia jest ogromny. Do środka wchodzi wózek i Fiat Seicento. Tylko nie kupujcie nigdy samochodu od takiej osoby jak ja, która ma dzieci. Jakby wam to powiedzieć, on jest brudny ten samochód. Tak brudny, że gdyby CSI weszło i przebadało tapicerkę w moim samochodzie, odkryliby wszystkie substancje fizjologiczne, jakie są w moich dzieciach. I chrupki. Naprawdę jest brudny ten samochód. Tak brudny, że najczystszym miejscem w nim to jest jego silnik. On jest tak brudny, że jechałem ostatnio autostradą i przez 50 kilometrów nie było stacji benzynowej i pomyślałem sobie, jak ja się zleję tutaj, to nie będzie żadnej różnicy. Mam super wyposażoną Dacię w wersji Prestige, z wycieraczkami, z reflektorami, z kołami. Tylko, że nie mam Bluetootha, więc muszę słuchać tych tradycyjnych rozgłośni radiowych. I są, wiecie, 2 rodzaje rozgłośni radiowych. Albo te radia prywatne, RZS, RMFFM. Jakby założyciele tych rozgłośni w ogóle nie znali samogłosek. Ja kiedyś czytałem wywiad z założycielem radia RMFFM i on mówi, że nie pamięta, czy tą nazwę wymyśli jego logopeda, czy to jest cytat z tej tablicy, na której sprawdzał wzroku okulisty. I oni są za pozytywni w tych rozgłośniach prywatnych, cały czas gnają za pieniądzem, wolę te radia publiczne. Oni dostali duże dofinansowanie teraz, nie śpieszą się, tylko tam jest trochę za mocny przekaz polityczny w mediach publicznych. Dzień dobry. Tu pierwszy program Polskiego Radia. Minęła godzina 6:00. To wina Tuska. Słuchajcie, 9 lat temu podjąłem bardzo ważną decyzję w swoim życiu. Od 9 lat jestem abstynentem. Są moi ludzie na sali, tak! Abstynent, abstynent, abstynent. To w języku polskim brzmi gorzej niż pedofil. Ale polecam wam, nie picie alkoholu, nie mam nieświeżego oddechu, nie mam kacy, nie mam kumpli. Szczególnie na początku jest trudno przestać pić alkohol. Wiecie, wszystko się kojarzy z alkoholem. Wchodzicie do sklepu, kolorowe półki z alkoholami. Co niedzielę słyszycie, moje wina. Nawet rejestracja mojej Daci mi się kojarzyła z alkoholem. WD0507L. Pamiętam, jak piłem alkohol, moim ulubionym alkoholem to było to irlandzkie piwo Guinness. Mój rekord Guinnessa to 17. Ale już po 5 miałem czarną kupę. Jak piłem alkohol, czasami psociłem, byłem takim Robin Hoodem, co to zabiera bogatym i potem to gubi po pijanemu. Ale nie wszystko. Regularnie kradłem ze sklepów te podstawki do wydawania reszty i mam w domu piramidkę wyższą od Helenki. Tylko zobaczcie, zastanówcie się na tym. Ja jestem trzeźwym ojcem w Polsce. To jest rzadko spotykane, naprawdę. Więc paradoksalnie ja wychowuję moje córki w patologii. Jak one sobie poradzą z pijanym partnerem? Ja muszę jakoś przygotować. Co niedzielę nastawiam sobie budzik na 6:00 rano, wparowuję do nich do pokoju. Helenko, Wandziu, wstajemy, będziemy jeździli na rowerze. Tato, na rowerze jest luty. Znowu się nie najebałeś. Słuchajcie, ostatnio mi grę na tablecie włączyły, żebym się od nich odpierdolił.
Dzięki niepiciu zrzuciłem 15 kg. Czy ktoś tu jest z nadwagą na sali? No to... Ciśnienie jest wyjątkowo szczupłe. Pytanie oczywiście jest idiotyczne. Na pierwszy rzut oka widać, że ktoś ma nadwagę. Natomiast moim zdaniem w głowie każdej osoby z nadwagą się pojawiła jedna z dwóch myśli. Albo... Kurwa... Żeby tylko do mnie nie zagadał. Po cholerę tutaj przychodziłem. Albo druga, skoro już wspomniał o jedzeniu, to opierdoliłbym coś na ciepło. Słuchajcie, ja żałuję, że z głupotą nie jest tak jak z nadwagą, że na pierwszy rzut oka nie widzimy, że ktoś jest głupi. O, zobaczcie, debil tam idzie. Jaki gruby jeszcze do tego. Jak próbowałem zrzucać te kilogramy, było mi bardzo ciężko. Próbowałem różnych diet. Dieta 1000 kalorii, jadłem 500 tiktaków dziennie. Wyjątkowo świeży oddech. Dieta Dukana oparta o proteiny. Dieta warzywna oparta o warzywiny. Dieta Kwaśniewskiego oparta o alkohol. Poszedłem na zajęcia bokserskie. Nie polecam, słuchajcie, na pierwsze zajęcia trenuję i tak. Ty na worek, ty na skakanka, do mnie mówi, a ty idź walić gruchę. Jak, trenerze? Te rękawice są tutaj przyszyte. Od 15 lat jestem w związku z jedną kobietą, od 11 lat jesteśmy małżeństwem. No i co? Nasze życie seksualne kwitnie. Ja bym porównał moje życie seksualne do tego, jak miał telefon na abonament. W sensie, że mam nieograniczone minuty, ale rzadko kiedy dzwonię. I słuchajcie, nie ukrywam, ja mam fantazję, żebym sobie kupił kilka takich niezobowiązujących telefonów na kartę i je doładowywał małymi kwotami. Ja w roamingu nigdy nie dzwoniłem, w jakiejś azjatyckiej sieci czy afrykańskiej. Jakieś połączenie konferencyjne może. Chociaż żona zawsze narzeka, że krótkie te połączenia, takie pięciosekundowe. Ale wiecie co, tak na koniec dnia sobie myślę, a co ja będę kombinował? Czegoś na boksie się w końcu nauczyłem. Urodziłem się w stanie wojennym, w Boże Narodzenie w stanie wojennym, przez wódkę. Moja matka na Wigilii usłyszała od doświadczonych ciotek: nie, Danusiu, masz wysoko brzuch, jebnij sobie kieliszek. I jebnęła dwa. I powiecie, źle, że matka piła w ciąży, ale nie było wtedy takiej świadomości. Poza tym tak, to jestem niewystarczająco inteligentny, jakoś się odnajduję w naszym społeczeństwie. Natomiast no ja się wychowywałem w latach 90. Wiecie, taką osobę, która się wychowywała w latach 90., taką jak ja, bardzo łatwo poznać, dlatego że mi rytmicznie, albo tak trochę rytmicznie chodzi ciało, kiedy słyszę tarirarararara. I lata 90. to są wspaniałe czasy. Nie było tak, że się cały czas gapiłem w komórkę, nie było komórek. A jak były, to miały inne aplikacje w sobie. W środku była kosiarka albo koks. I mi się kojarzą z bezpieczeństwem tamte czasy. Pamiętacie? Było tak, że dostawałem kieszonkowe, teraz dostaję wyciąg z karty kredytowej. I takie prozaiczne rzeczy. Pamiętacie pewnie na przykład w Sedesie była taka półeczka. Co nie? Można było zobaczyć co, ale też ile się zrobiło. A teraz to zjeżdża, ześlizguje się w tym kiblu. Ja nie mogę organoleptycznie zbadać stanu mojego przewodu pokarmowego. I za to picie w ciąży, to poruszyłem to na imieninach mojej matki i taka rozgorzała bardzo emocjonalna rozmowa. Ciocia Ela stwierdziła, że nienawidziła kibelka z półeczką, dlatego że jak robiła kupę, tam się na tej półeczce zbierała wodę, ta kupa ochlapywała jej dupę. A taki gruby wujek Janek stwierdził, że go nienawidził, dlatego że jak robił taką dużą kupę, rzadko bo rzadko, ale jednak to gówno do dupy mu dotykało. Ale wspólnie doszliśmy do wniosku. Rodzina jest silna wspólnie, razem. Że najgorsze było połączenie oldschoolowego kibelka z półeczką z tą wysoką spłuczką, bo wiecie, to wysokie ciśnienie wody wystrzeliwywało to gówno na zewnątrz. Nie idzie mi w życie zawodowe w ogóle, wiecie, nie idzie mi w pracę. Ja bym porównał moje życie zawodowe do tego, jakbym brał udział w takich zawodach, gdzie główną nagrodą jest brązowy medal. Ja miałem ostatnio na przykład występ w Bełchatowie, za darmo. Na sali było 10 osób, chujowo mi szło i w pewnym momencie się ruszył koleś w trzecim rzędzie. Ja sobie myślę, jakoś z nim zagadam, to mi jakoś uratuje ten występ. On wstał i krzyczy: pan już nie płacze, pan spierdala.
Mi ciągle w życiu jest coś ujmowane. Ja chyba mam niskie poczucie własnej wartości. Nawet winda u mnie w domu do mnie mówi takim głosem, ja w tym słyszę pogardę. Jak zjeżdża na parter, to mówi do mnie: poziom zero. Chciałem być piłkarzem, jak Marco van Basten, grać w Milanie. I trenowałem piłkę nożną w takim klubie, który się nazywa Warszawia. Część osób nazywa ten klub Warszawia-Warszawa. Natomiast ja uważam, że to jest bez sensu dwa razy mówić to samo. To tak jak mówić Krakowia-Kraków albo Bieda-Radom. Pod okiem tych samych trenerów co ja, kilka lat później w Warszawie trenował piłkarz, którego możecie kojarzyć, Robert Lewandowski. I porównajmy nasze kariery piłkarskie z Robertem. W ogóle nasze kariery. Ale przynajmniej nie zapierdalam dla Niemca, jak ty, Robert. Wyrzucili mnie z pierwszej pracy. Z Carrefoura wyleciałem za lenistwo, wiecie? Ciągle przez ten głośnik w sklepie słyszałem: Rafał z działu warzywnego jest proszony na dział warzywny. Więc stwierdziłem z kumplami, że podbijemy Wyspy Brytyjskie i udaliśmy się do Anglii. Skończyliśmy zbierając truskawki w hrabstwie Herefordshire. To jest miejsce tak samo seksowne, tak samo dobrze położone, jak powiat piździszewski. Pomyślicie sobie, jak tak twardy mężczyzna jak ty, Rafał, zbierał owoce miękkie? No chujowo. Była taka Ania, kombajn do zbierania truskawek, bo to była praca na akord. Jak te rączki zapierdalały, słuchajcie. Niesamowita, ona sobie dom w Polsce zbudowała z truskawek. Tylko jest zgnił jesienią. Ona się związała z moim kumplem Adamem, który okazał się debilem. Wszystkie symptomy debila, ten taki krok z podskokami tutaj na ten... z tyłu. Przyjechał do Anglii, chciał autograf od Harry'ego Pottera. Słuchajcie, on sobie ściągnął motor z Anglii i przełożył w nim kierownicę, bo to Anglik. No, staraliśmy się, bardzo ciężko pracowaliśmy, mieliśmy rekord, raz posadziliśmy najszybciej w całym hrabstwie 2 hektary truskawek, tylko farmer był niezadowolony, bo do góry nogami. Stałem się bardzo oszczędny, kiedy przyjechałem tam do Anglii, taka choroba się nazywa funtoza. Kupowałem na przykład chleb tostowy za 18 pensów i pisałem na nim listy do Polski. Dżem malinowy, Tesco Value, w paski, słuchajcie, taki, nie do zjedzenia, 36 pensów. Cały wyjazd nam służył jako zapach do kibla. Powiem wam tak, żebyś się zamknął, ci powiem. Tato. Nie pij, proszę, już. Słuchajcie, trzeba było wrzucać monetę jednofuntową, żeby ogrzewać ten karawan, w którym spaliśmy. I powiem wam tak, nie wyobrażacie sobie, jak młodzi mężczyźni z Polski potrafią nocami być blisko siebie dla oszczędzania pieniędzy. I w sumie byłem 2 lata w Anglii, w Szkocji i w pewnym momencie stwierdziłem, że wracam do Polski, bo stwierdziłem, że ja tutaj zrobię karierę. Też zaruchać tam nie mogłem z tymi Angielkami, no. Nie z moim imieniem, Rafał, Rafał, Rafał. Rafał, to po angielsku brzmi jak szczekanie psa. A z kolei jak raz się przedstawiłem jako Rafael, to moje szanse na seks wzrosły, ale to okazał się nie ten seks, którego ja bym oczekiwał. I wiecie co, ja nie jestem mściwym człowiekiem, ja jestem w chuj mściwym człowiekiem. Ja się na starość dorobię na kibelkach z półeczką, bo będzie na nie moda. I Polska będzie bogatym krajem, kiedy ja będę stary. Nawet Włoszki będą przyjeżdżały tu opiekować się starymi Polakami. I ja kupię pod Cisiem, a może w Cisiu, kurwa, farmę truskawkową. Po to, żeby sprowadzać tych Anglików, tych Norwegów, tych Szkotów, żeby tylko zapierdalali dla mnie. I będę mówił: ej, Steve, weź tutaj dokładniej zbieraj, wiesz? Zostało ci kilka truskawek. Lars, powiedz grządka. W mojej pracy bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, gdzie są granice wolności słowa. A to się cały czas zmienia. I zobaczcie. W 1689 roku Kazimierz Łyszczyński został najpierw skrócony o głowę, a potem spalony w Warszawie, dlatego że uważał, że Boga nie ma, dlatego że był ateistą. Ale zobaczcie, jeszcze kilka lat temu, w 2013 roku, telewizja publiczna zapłaciła 5000 złotych kary, dlatego że wyemitowała materiał, w którym Abelard Giza powiedział, że papież pierdzi.
mi się wydaje, że Abelardowi chodziło o tego niemieckiego papieża. Wiadomo, że nasz polski nie popuściłby gazu z dupy nawet po 10 kremówkach. Natomiast gdzie są granice wolności słowa? Kilka lat temu telewizja publiczna zapłaciła 5000 złotych kary, bo wyemitowała materiał, w którym Abelard Giza powiedział, że papież pierdzi. Ta piosenka jest na granicy wolności słowa. Moi mili, ta piosenka jest wyrazem mojej zemsty za organistę na moim ślubie. Pobrał 500 zł, nie dostałem ani paragonu, ani faktury, a spieprzył imprezę becząc jak koza. Powiecie, Rafał, jesteś twardy zawodnik, śpiewasz tą piosenkę w tolerancyjnym cisiu. Pojechałbyś na Podkarpacie, od razu dostał w ryja kamieniem. Ta piosenka jest na granicy wolności słowa. Kiedy byłem dzieckiem, rodzice wysyłali mnie do kościoła sami, zostając w domu. Odkryłem wtedy pewną specyficzną funkcję tej piosenki. Mianowicie mogę ją ciągnąć w nieskończoność. Będę beczał jeszcze godzinę. Bardzo proszę o ochronę, o zamknięcie drzwi i toalet. Będę czasami was zwodził i udawał, że dochodzę do końca, a nie jednak będę śpiewał dalej. Doprowadzę was wszystkich do ekstazy nerwowej i następnym razem, kiedy będziecie w kościele, będziecie myśleli tylko o mojej piosence. To oczywiście tyczy się tylko panów. Panie będą myślały o mnie. Ta piosenka jest na granicy wolności słowa. Zwróćcie uwagę, że teraz trzymam mikrofon w hip-hopowej manierze. Chciałbym reprezentować Polskę w przyszłym roku z tą piosenką na festiwalu Eurowizja. Chciałbym, żebyście docenili fakt, że podczas całego trwania mojego występu ani razu nie kazałem wam wstawać, ani klękać. Natomiast za chwilę Katarzyna Piasecka przejdzie się po sali, zbierając tace. Bardzo prosimy o cichą tacę. Dla osób niekumatych śpieszę z tłumaczeniem. Cicha taca to taka, na którą wrzucamy tylko banknoty. No dobra, a teraz na zakończenie mojego występu spod swoich maseczek jak najgłośniej zaśpiewajcie refren razem ze mną. Daliście się nabrać. Jeszcze 58 minut mojego beczenia. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dzięki ci się. Dzięki. Rafał Somowski, wielkie brawa.